Gdzie jest zegar? Tak od kilku tygodni pytają mieszkańcy, którzy zauważyli, że urządzenie zniknęło z budynku Urzędu Miejskiego. Nowe władze Tczewy odpowiadają, że elektroniczny zegar prawdopodobnie będzie przestawiony na dworzec autobusowy, a z urzędu został zdjęty z dwóch powodów – technicznego i estetycznego. Pytamy mieszkańców o zegar. Tutaj był taki zegar do niedawna. Zauważyła elektroniczny. Pani? Elektroniczny. No, zauważyła pani, że go nie ma? Zauważyłam, oczywiście. Co pani na to? No szkoda, że go nie ma. Czemu szkoda? A pokazywał godzinę, pokazywał temperaturę, także przyzwyczaiłam się trochę do niego, bo ten u góry chodzi niedokładnie. Nie wiem. Był obok zegar. Nie wiem, jest zlikwidowany, ale nie wiem, o co tu chodzi. Czy tutaj był taki zegar elektroniczny? No, był. A nie ma, zauważyłam? Nie ma, panie? Zauważyłam. I co pani na to, że nie ma? No, że źle. Czemu? A dlatego, że nie można sprawdzić. Ale każdy ma telefon? Ale telefon trzeba wyciągnąć, otworzyć i sprawdzić. No nie zauważyłem. Nie ma od... Nie był, no. To źle czy dobrze, że go nie ma? No, był przydatny, zawsze pokazywał nam, która jest godzina. No był. Pamiętam, że był, ale nie widzę go teraz. No właśnie zniknął, a to dobrze czy źle, że go nie ma? No mi się wydaje, że fajnie jak był, no bo kątem oka można było zerknąć, która godzina, jak się przechodziło tędy. Zauważyłem, że zegar jest bardzo ważny dla mieszkańców, tym samym musi być też bardzo ważny dla pana prezydenta. Zegar został zdjęty, jego mankamentem było to, że był usytuowany w obiekcie zabytkowym i czujka mierząca temperaturę wskazywała jakieś kosmiczne, że tak powiem, wartości. Został zdjęty i został sprawdzony pod względem technicznym i okazuje się, że jest w pełni sprawny, więc teraz jest kwestia, gdzie miałby być zegar. Pojawiało się, bo czas mija, a zegara nadal nie ma, więc nie dziwię się, że wzbudza ogromne zainteresowanie, co dalej będzie. Były różne lokalizacje wskazywane gdzieś wewnętrznie, mogło to być na bulwarze, ale tam okazało się, że nie ma infrastruktury energetycznej, żeby móc go posadowić. Rozważano też żwirki, to jest taki skwer z fontanną, gdzie są tabliczki z napisami Tczewa w różnych językach. Tam też nie do końca można go podłączyć. Z tego, co się orientuję, ostatnim typem jest węzeł integracyjny, czyli gdzieś na terenie węzła będzie typowane miejsce. No i czekamy na urzeczywistnienie się w końcu jakiejś lokalizacji, żeby móc odpowiedzieć mieszkańcom, że nareszcie zegar jest i można z niego korzystać. To dopytam, a czemu on nie wróci, z jakiego powodu? Na urząd miejski, na budynek? To ma też związek z tym, że jeden zegar, ten wskazówkowy już jest na obiekcie zabytkowym i głównie chodzi tutaj o to, żeby zachować walor zabytkowy. Taki zegar elektroniczny jednak, no to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, ale zdaniem naszym jakby trochę nie pasuje do ogólnego charakteru budynku. Nowa władza mówi, nowy prezydent, że ten zegar elektroniczny nie pasuje do zabytkowego charakteru budynku i będzie przeniesiony. Być może... Też ma rację. Też ma rację. Tak, zgadzam się z nim, bo to jest zabytkowy budynek i... Może jakiś taki stylizowany zegar. Wie pan, hity z tego roku, czy z poprzednich lat, takie nowoczesne rzeczy, rzeczywiście nie pasują do zabytków, ale co wolno, to wolno. Być może będzie przy węźle transportowym taka jest opcja brana pod uwagę, żeby przenieść tam. Może i to dobry pomysł. W centrum to w centrum. No, ja nie wiem, czy to przeszkadzało. A być może będzie na węźle transportowym. Będzie przesunięty być może, co pani na to, że tam on stanie. Nie wiem, tam jest już jakiś chyba, nie? Ten dworcowy. Ten dworcowy przecież, nie? No ja uważam, że tu powinien być. No trudno, prezydent chyba ma to ostatnie słowo w tym momencie. Być może będzie na węźle transportowym. No, może być. No faktycznie, bo ratusz jest neogotycki, tak? Chyba z 1800 roku. I mamy tutaj, może to tak, ma lepiej poszukać inne miejsce. Być może będzie przeniesione na węzeł transportowy. Dobre miejsce? Węzeł transportowy, czyli... Przy dworcu. Tam, gdzie jest ta pętla autobusowa. Mi się wydaje, że tak. No, tutaj jednak nie pasował do tego wystroju. Ale przyzwyczajenie robi swoje. No, pewnie tak gdzieś.